wanted to be punished for what I had done, but Alfred Woden had kept his word. With his influence, ridiculously, I had emerged from my history of violence unscathed, a hero. I didn't thank him. I couldn't stomach it. I left the DEA. I went back to where I'd started out, back to the job, the NYPD. Reported shots fired in the warehouse there, acknowledge. It's mine. I'm on it. 10-4. It wasn't a call for a homicide detective, but I knew the address. The warehouse belonged to Vladimir Lem. He was connected to organized crime. We went back a while, like brothers caught on opposite sides in a civil war. His words. I need backup. Unknown number of armed perps inside. Possible hostage situation. 10-4, backup is on its way. I'm going in. Okej, witajcie w kolejnym odcinku serii Let's Play Max Payne 2. The Fall of Max Payne. Ha, posłużyłem się całym tytułem. Dobra, i tu widzicie, zaczynamy takim... Znaczy, zaczęliśmy wcześniej takim prologiem. Teraz Max opowiada nam historię, która zaczęła się chwilę wcześniej, tak? W zasadzie jak to miało miejsce w Max Payne pierwszym, gdzie na początku staliśmy właśnie na szczycie tamtego biurowca, a potem Max dopiero gadał. No dobra, a dalej. Okej, z filmiku dowiedzieliśmy się, że Max wrócił do NYPD, czyli New York Police Department z DEA, czyli tym biurem, które zajmuje się sprawą narkotyków. A tu, a kuku! Ktoś by pomyślał, że to przecież może być, kurde, telewizor. Dobra, wyłączę ten shit. I teraz, z tego co dobrze pamiętam... Czekajcie, może uda mi się na tam wskoczyć. Ojej, przeskoczyłem. Gdzieś tu jest ten, zarąbista brońka, którą im wcześniej zdobędziemy na tym etapie gry, tym w sumie lepiej. Chociaż w sumie i tak ją zdobędziemy... A jebać, dalej, jeszcze raz, ostatni raz próbuję tu wskoczyć. No, w sumie przytulę się do ściany, to... No dalej, co jest? Szpę, tam byłem. Dobra, jestem. Jak mi się dobrze u... Dobra, jebać, spadłem to spadłem, na chuj drążyć temat. Chyba, że dałoby się to jakoś przesunąć. No dobra, jeszcze można pokombinować, ale... Dobra, nie ma sensu? A tu? Dobra, tak łatwo zmienia zdanie. Dobra, walić to. Śmigamy dalej. Jesteśmy właśnie w tej fabryce Vladimira Lema. Tam on się pojawi pod koniec części pierwszej. To jest ten taki Rusek, co robi wybuchy. NYPD! Whoa, easy officer, easy. Just cleaning the place. Tajniczego strzału, frajer. Come on, officer, it's all legit. I work for the squeaky cleaning company. You didn't hear anything suspicious just now? No, no. Oh, wait! You mean the gun workshop upstairs? Take me there. Move. Sure, ściemniacz, kurde, na pewno. Coś... You know, officer, you cops got it easy. All you have to do is go to the crime scene and look around. Kurde. Nie mogę chodzić. Detective. DT, huh? You know what I mean. You get the credit, what do we get? Right. O, ciekawe co, kurde. Znaczy ja wiem co on zrobi, chyba otworzy to, na pewno otworzy to, dlatego go wcześniej nie mogę zabić. Ale tu będziemy mieli taką całkiem niezłą niespodziankę. No dalej, otwieraj to. Gnoju. After you, detective. Dobra. He was leading me into a trap. Dokładnie. Zaraz za tobą, żeby kurde później mógł mi strzelić w plecy. Okej, czyli to tam cleanersi tak się nazywa ta grupka, kurde. Ragnarok! Kto oglądał moją poprzednią serię albo grał w Max Payne, albo oglądał u kogoś zupełnie innego, to tą miejscówkę na pewno kojarzy. Bardzo przyjemna i całkiem schludna miejscowa, która została zamknięta, z tego co dobrze pamiętam, no na pewno, skoro tam teraz nic... Ojej! Co? Gdzie to? Skąd? Dobra. Ojej, painkillercy, to fajnie. Już mnie chciałem użyć przypadkiem. Ta, nic nie wyczyścicie, kurde.
Okej. Fajne jest, że jeszcze możemy trochę... Ciekawe, co to za ziomek. Jest jakiś rusek, widać po ubiorze. Przypomina trochę Nico Bellica z GTA. A czekajcie, czy tam coś na górze nie będzie? Nie, nic nie ma. A tak fajnie wyglądało. Quick saving. Zawsze na propsie. I śmigamy do pokoju obok. A tam co jest? Gówno! Znaczy nic. A tu pewno zamknięte będzie, znaczycie? Tak, nawet tekstura taka jakaś inna. Chcecie może sobie poczekać, no i tam gadają, a w sumie nie zwracam na to większej uwagi. Ojej, nie trafiłem. No, uwaga. A to nie powinno wybuchnąć. Oj! Trochę się zesrałem, chcieli się rzucić. To powinno wybuchnąć, ale niestety się nie udało. What's up? Aha, czyli tu ogólnie pewno była jakaś ammunition. O tyle mam wodka. Jak? Wodka Borka. No nie wiem, coś po rusku. Ja też się zbytnio nie wiem, co to znaczy Borka, więc ale pewnie coś... O, sekretarka miała wiadomość. Proszę bardzo, posłuchaj mi wiadomości. A wtedy czy jakiś nigger pewnie. Haha, czy nigerka. Vlad here. Okej. Okej. Vlad, kurde, it's all friend. Nie masz żadnych nowych wiadomości. Co? Zamknięte? O, zamknięte, dobra. Dobra, to tu nic chyba nie ma. Chyba, że jest, to warto sprawdzić w sumie. O, tu M4 karabin. Chyba produkują broń, kurde, nielegalnie. A na pewno legalnie to nie jest. Jakakolwiek produkcja broni, w sensie takiej... w takim magazynie na pewno, który... O, kogoś bio. No, mówiłem, że nigger... NYPD, stop pewnie. Beef with you guys. You took them out. Listen, I work for Vladimir. Honey, you work for no one. Vladimir is dead. We can... NYPD, drop him. No chyba ci popierdoliło, koleżko, tak wygląda jego mina. No i teraz bym mógł ją zastrzelić, kurde, Max się trochę... Oh God, no! Like all the bad things in my life. I couldn't save her. No jak nie mogłeś, jakbyś tam wpierdolił na... O, zobacz, tak wystarczyło zrobić. I ona by żyła. Może nawet byś zaliczyła, tak to... Nadal będziesz klawiczki. Nie, dobra, żarty żartami. Ale trzeba ich trochę ponapierdalać tutaj. Czekajcie. Oni nie są świadomi, że coś się stało właśnie ich kolegom. Jednak są! You can hide! Zapomniałem, że to się przeładowywuje. Dobra. Gin, szmato. Tu ogólnie lepiej się trochę strzela z brońków. O, safe, może otworzymy. Yeah, i amunicja, super. Kto trzyma w safe amunicję? W safe. W safe. Dobra. No, tu jest teraz otworzone. Otwarte. Tak się zastanawiam właśnie, czy stamtąd nie przyszliśmy, ale... Rzucamy to. Jasne. No kiń! Padł, nie wiem, czy on się... Yes! Painkiller! Mój ukochany, chodź tu. Dobra, mam go. Śrutówka, dwie berety. O, ale jaka ładna śrutówka, proszę bardzo. W Max Payne jedynce była taka bardziej staromodna. Ja kuku! Proszę bardzo, 360! Mona sucks. O, Mona, witam z powrotem. Mona? Max, we gotta stop meeting like this. Mona! Mona i... If you think nothing can get to you, you're lying to yourself. At best, you're temporarily dead. A lightning bolt can react. Gincie! Ojej! Oni mnie trochę zmiażdżyli chyba. Okej, okay, Max znowu ma jakieś, kurde, nie wiem... Obsiki w tyłku i chyba się znowu zabujał. Dobra, on już nie było, znaczy nie ma. Gdzie jest? Tu jest. Drzwi się zamykają. Gra się zapisuje. A my lecimy dalej. I uwaga.
The cleaners were slipping away, making a run for it. Gin. Dobra, rozwaliłem trochę to pudełko. Aha! Gdzie on zniknął? Dobra, ostatni zamyka. Boże, niepotrzebnie się tu chyba trochę rzuciłem, ale dobra. A teraz fajnie, że nam rzucanie się nie, wcale nie tego. Nie bierze tych tam punkcików. Wow! Boże! Ach! Ledwo uniknąłem, ale uniknąłem. Dobra. Oj, dobra. Ważne, że zapisałem, a nie wczytałem poprzedni stan gry. O, tyle ciał już, hehe. Dobra, jedź Kaufman, już przynajmniej mam nazwisko jakieś. Max, ty nie możesz wykorzystać swojego refleksu. I teraz ją zabij, hehe, a nie później. Ty staco nie żyje. Detektyw Winterson. Okay, damn it. Hey, we're working together on this. You got sloppy, Payne. You screwed up. It's unacceptable that she's dead. You can do better. I played it as business as usual. But everything had changed the moment those elevator doors opened to reveal Mona. Annie Finn was a licensed gunsmith, licensed dealer in firearms. Right. The property owned by Vladimir Lem. Three groups. One, DOAs who had connections to Russian OC. Identified as Finn's employees. Two, the Mafia. And three, the clowns wearing the cleaning company jumpsuits. They mentioned a name, Kaufman. This one's evil. It has only started. I don't like it. I don't like it a bit. It's yours, Payne. It makes no sense. For you, Winterson, homicide, Sebastian Gate. It's gonna be all over the news. The senator. Winterson was the ideal. What the job was all about. Someone to look up to. Bravura knew it too. We got lucky. There's an eyewitness. She hovered over my shoulder, whispering warnings. I didn't want to listen. Mona was the suspect in Winterson's case. I didn't tell them I had seen her. I wanted to stall. Maybe it was because she was alive when everyone else kept dying on me. Survivor's guilt washed away. Detective Winterson's phone. Give me that. Your boyfriend. The computer search on the squeaky cleaning company in Kaufman had come up empty. Okej, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie i trzymajcie się strzała.